Wszystko zależy od tego, co powie pani premier. Co zrobi pani premier, bo dzisiaj jest manifestacja przed Urzędem Rady Ministrów i tam jest ta główna manifestacja. Te nasze manifestacje tutaj w Kolnie, przepraszam, w Piątnicy, w Wiźnie i w Kuziach, a także w Piszu, to mają tylko wesprzeć tych rolników, którzy są w Warszawie, dać im takie natchnienie, otuchę, że wspólnie możemy coś zmienić, tak? Jest gorzej niż źle bym powiedział. Otóż kwestia chociażby trzody chlewnej, panie doktorze. No, to sięgnęło już zenitu, 3,5 złotego kilogram. To nie da się tak dalej prowadzić tej produkcji, ponieważ no, jakaś opłacalność musi być, a dokładnie trzeba jeszcze mieć z czego. Dalej, jeżeli chodzi o kwotowanie, o mleko, kwotowanie się znosi. Od 1 kwietnia nie ma kwotowania, natomiast kary rolnicy muszą ponieść. W takiej trudnej sytuacji, gdzie jest embargo wprowadzone przez Rosję, powinna to, czy to polski rząd powinien wywalczyć, czy też Unia, powinni nam to znieść. Nie powinno mieć to miejsca. Nikt dla Hecy nie wychodzi, sobie nie blokuje drogi. Bo faktem jest to, że to jest uciążliwe dla innych mieszkańców, ale my nie mamy innego sposobu, żeby zaprotestować i pokazać swoje niezadowolenie z tego, co się dzieje w polityce rolnej naszego kraju. My się ratujemy, bo musimy w jakiś sposób spłacić te kredyty. Widzicie wszyscy Państwo te ciągniki, no wydawać by się mogło czysty luksus. Jednak tak nie jest. Te ciągniki są wszystkie obarczone wysokim kredytem. Mówi nam się, że dostaliście albo dostajecie, jesteście największymi beneficjentami Unii Europejskiej. No tak to wygląda pozornie, natomiast prawda jest zupełnie inna. Jeden średniej klasy ciągnik kosztuje 300 tysięcy. Maksymalne dofinansowanie właśnie na taką kwotę opiewa 300 tysięcy. Ale żeby to dofinansowanie dostać, trzeba najpierw zaciągnąć kredyt. Sam ciągnik nie załatwia sprawy. Taki ciągnik potrzebuje nowego sprzętu, większego, silniejszego. No więc to jest następny wydatek, może rzędu 600, może nawet miliona złotych. Żadnego rolnika na to nie stać, a więc wzięliśmy kredyty. No i co się stało? Otóż nikt by nie przewidział, że będzie coś takiego jak embargo. I że te nasze produkty nie będą szły. Wiadomo, że rynek wschodni jest najbardziej chłonnym rynkiem. Jeżeli to zostało zablokowane, cóż zrobić mamy z naszymi produktami? Rząd polski powinien zawczasu to przewidywać i wiedzieć. Nie trzeba było wielkiego polityka, przewidującego polityka, żeby domyśleć się, że jeżeli wspomagamy Ukrainę, że dojdzie do wojny. Wiadomo było. Tymczasem się okazuje, że pomimo, że naprawdę pomagamy Ukraińcom, to się okazało, że oni od nas nie kupują nic tak naprawdę. Oni również wprowadzili embargo. Nie chcą żadnych produktów rolnych, czyli nie wiem, czy to było trafione. Rolnicy robią blokady nie z chęci rozrywki, tylko na blokady rolników wysłała bieda, no i trudne warunki funkcjonowania na wsi, tak? Zawiniła przede wszystkim rządy Unii Europejskiej, chociaż nasze władze na przemian, i władza, i opozycja się prześcigały. Kto tam więcej w tej Ukrainie pomoże, kto się więcej zaangażuje. Mamy to, co mamy, widzimy. My chcemy w pokojowy sposób manifestować, tak jak powiedziałem, a o innych formach protestu to na razie nie mówimy, bo nie myślimy na ten temat, bo nie chcemy mocno dokuczać społeczeństwu, bo to nasze społeczeństwo jest mocno podzielone poprzez politykę rządu i musimy z tym żyć, musimy robić tak, żeby nie dokuczać mocno. Tak? Jest taki odbiór niektórych rolników, że Izba Rolnicza to takie ciało upolitycznione, że wspiera rząd. Ja powiem tak, każdy z nas ma jakieś poglądy polityczne, to się nie ma to co dziwić. Ja akurat jestem bezpartyjny, nigdy nie byłem i mam nadzieję, że już nie będę. Ale mimo wszystko jakieś poglądy na politykę mam. I każdy z nas, delegatów, którzy jesteśmy w izbach, również takie ma. Jaki by to nie był rząd, jaka by to nie była izba, te poglądy będziemy mieli. Jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o sprawy rolnicze, mówimy jednym głosem. Naprawdę, szanowni państwo, wiem dobrze, bo jako członek zarządu, te pisma, które my wysyłamy do rządu, do parlamentu, do senatu, do wszystkich urzędów, jakie są możliwe, które mają coś do powiedzenia w sprawach rolnictwa, to po prostu nie jest respektowane. Nikt tego nie słuchał. Doszło do czego doszło. Gdyby to było choć w jednej trzeciej części pozytywnie załatwione, te nasze wszystkie wnioski i uwagi, tych blokad by dziś nie było. Nie byłoby takiej potrzeby. Naprawdę, szanowni państwo, te blokady to nikomu nie jest to do śmiechu. Przede wszystkim
odpowiedzialnej polityki w zakresie rolnictwa, tak? Mówię tutaj o tym, że my mamy problemy ze zbytem, my możemy wyprodukować, mamy problemy ze zbytem. To jest problem szerszy, to nie jest taki problem tutaj lokalny, bo trzeba powiedzieć, że nie ma takiej jednolitej linii. Rolnik produkuje, jest właścicielem tego, co wyprodukował, sprzedaje, nie ma też współwłaścicielstwa w handlu i w przetwórstwie. No to jest problem w naszym kraju, nie? Tyle lat rządów PSL-u i Platformy Obywatelskiej, no miało być tak dobrze, a wyszło jak zwykle, tak? By żyło się lepiej wszystkim. Pytanie komu? Czy nam się żyje lepiej? Myślę, że nie i tego jestem przekonany, tak? Myślę, że PSL jako sam w sobie może nie byłby już taką tragiczną partią, chociaż dużo tam widzę uwag, natomiast nie potrafią powalczyć ze swoim silniejszym, dużo koalicjantem, bo nasuwa mi się taka refleksja z takim problemem jak ubój rytualny. No dziwną rzeczą, posłowie koalicji tego rządu nie przegłosowali tego uboju. Cała Unia taki ubój prowadziła i prowadzi nadal, natomiast nasi parlamentarzyści, mówię o tym ze strony rządu, nie potrafili się zjednoczyć. I tutaj partia PSL powinna była bardziej wywrzeć nacisk na swojego koalicjanta, bo gdy trzeba było przegłosować wiek 67 lat, wiek emerytalny, podnieść ten wiek, no to PSL był zgodny, wszyscy go poparli. No a tutaj o dziwo, i to też jest, nie powiedziałem o tym wcześniej, to jest poważny problem.